No cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecraft. W kolejnym odcinku, w którym zaprezentuję wam ciekawostkę. Ciekawostkę, o której wiem, że mało osób wie, jednak dla niektórych ta ciekawostka może być błaha, normalna, nic specjalnego, a dla niektórych może być wow, co to jest, jak to działa i w ogóle. Więc słuchajcie, w prawej górnym rogu macie ankietę, więc jeśli o tym wiedzieliście, możecie zagłosować w prawym górnym rogu, tak albo nie. I pewnie jeszcze jakaś opcja tam jest dodana przeze mnie, jak zwykle dla Beki, ale myślę, że możemy przejść do tematu. Słuchajcie, zobaczcie, co się znajduje za moimi plecami. Góra pełna... pełna minerałów, no pełna surowców. Zobaczcie, ile diamentów, ile złota, ile żelaza, ile węgla. No wszystko tam za mną jest. I to nie tylko na tej górze, ale również i tam daleko. I wszędzie dosłownie, gdzie się spojrzymy, mamy po prostu diamenty. Jak to działa? To nie jest żadna modyfikacja. Każdy z was może sobie stworzyć taki świat. Jeśli, nie wiem, nie graliście jeszcze na tego typu świecie, to spróbujcie, bo może wam się spodoba, któż to wie. No i cóż, myślę, że możemy zaczynać. Okej, słuchajcie, w takim razie zostawcie łapencję w górę, pamiętajcie! Teraz macie chwilę na zostawienie łapencji w górę, to mi bardzo, bardzo pomaga, więc zostawcie. Od teraz zostawiliście? Dobra, okej. No i cóż, a jak widzicie, wszędzie mamy surowce i taki świat możemy wygenerować w bardzo prosty sposób w ustawieniach generowania świata. Wiem, że mało osób z tego korzysta, ponieważ przysyłaliście mi maile, że widzieliście tam jakiś mój filmik, gdzie właśnie był taki świat i co to było, jak to jest możliwe, w ogóle zobaczcie, co mi się wygenerowało. Naprawdę dziwny świat. Czegoś takiego chyba jeszcze nie wygenerowałem nigdy, ale najważniejszą rolę odgrywają tutaj te wszystkie surowce, które po prostu znajdują się w tej skale. No kopać, kopać, kopać i kopać bez końca, bo z tego co widzę, to by mi wystarczyło chyba na całą rozgrywkę w Minecrafcie. No i później sobie przejdziemy do menu, pokażę wam jak to robić, ale może słuchajcie, jeszcze sobie troszeczkę polatamy, bo szczerze mówiąc intryguje mnie ten świat troszeczkę. Naprawdę nieźle wygląda, to wygląda naprawdę fajnie. Jeśli będzie dużo komentarzy, że chcecie ten świat, to mogę go wrzucić na MC mapy, czemu nie, nie ma problemu. Bo seedy tutaj raczej nie działają, to muszą być chyba specjalne po prostu. Chociaż zobaczcie, no, możecie spróbować, chociaż wątpię, żeby ten seed zadziałał. Ale to wygląda kozacko, no zobaczcie. Nice. Kurde, bać, jakie to jest fajne. No dobra, słuchajcie, przejdźmy w takim razie do generowania się świata, do generowania trybu świata i pokażę wam, które ustawienia odpowiadają właśnie za to, ile surowców znajduje się na naszym świecie. Okej, w takim razie ciśniemy. No dobrze, słuchajcie, znajdujemy się już w menu tworzenia się świata. Wybierzmy sobie nazwę Roxem, niech będzie. No oczywiście wiadomo, tryb ja sobie wezmę Creative, tak żeby polatać sobie, pooglądać i tak dalej. I tutaj mamy opcję More World Options i przechodzimy do, uwaga, Customized. Następnie klikamy Customize i zapewne te opcje tutaj znacie. Jeśli nie, mogę je szybko omówić. Tu jest poziom mórz i oceanów. To jest bardzo fajna opcja, bo jeśli weźmiecie na przykład na 255, to cały świat będzie pod wodą. Nie będzie praktycznie nic na wodzie. Ewentualnie będą chyba tylko pozostałości wioski, o ile się nie mylę. Więc to może zostawmy sobie w spokoju. Weźmy 70. Czy mają się generować strongholds, czyli twierdze, mineshafts, kopalnie, Ocean Monuments, czyli te, wiecie, te świątynie podwodne. Ravines to są, ojejku, chyba źle to wymawiam. To są chyba te, jak to nazwać, no wiecie, kurcze, te takie małe kaniony, wiecie o co chodzi, nie? Okej, Dungeon Count, to są dungeony, w których po prostu są spawnery. Water Lake to są jeziora wody, Lava Lake, jeziora lawy i tutaj jest biom. Słuchajcie, domyślnie jest all, możecie sobie wygenerować cały świat na jednym biomie, co jest naprawdę bardzo fajne. I możecie się tym ogólnie pobawić, więc na przykład możecie mieć świat tylko z Extreme Hills, czyli z najwyższymi górami, albo na przykład z Mesa, tylko i wyłącznie Mesa. Więc jeśli ktoś tego nie wie, super sprawa. River size to jest wielkość rzeki i jej szerokość jednocześnie, więc no można się też równie pobawić. Caves, to są jaskinie. I to jestem ciekaw, czy jaskiń nie będzie, bo tego w sumie, tym się w sumie nie bawiłem. Nie będzie w ogóle jaskiń, jak to wyłączymy? Zobaczymy. Wioski, świątynie, nie wiem jakie świątynie, mogą być to świątynie zapewne na pustyni i w dżungli. Woodland Mansions to dokładnie wiecie co to są. Mansions to są te takie posiadłości. Dungeons, nie wiem co to jest dungeon. A, czyli to, dokładnie to. Czyli ile ich jest, możemy je wyłączyć również. Water Lakes,
czyli zaznaczamy, że mają być jeziora wody, lawy, lava oceans. To jest bardzo ciekawa opcja, możemy sobie wziąć na yes. No i wielkość biomów, możemy sobie wziąć na jeden i będą takie małe biomy, jeden od razu przy drugim. Okej, ale nas interesuje, słuchajcie, kolejna opcja, czyli ta tutaj. To jest bardzo fajna rzecz, bo to są rzeczy, które generują się pod ziemią, czyli... Dobrze wiecie, że dirt również generuje się pod ziemią, czasami może to irytować, jeśli dla przykładu kopiemy jakiś długi tunel, jeśli chcemy się go pozbyć, to możemy dla przykładu wyłączyć go, żeby spawnował się tylko w wielkości jednego bloku, albo dla przykładu możemy to zablokować, żeby respił się tylko na przykład na poziomie 0 do 0. Czyli tak naprawdę dirtu nie będzie na całym świecie, jeśli chodzi tylko o podziemia, rozumiecie, nie? Więc jeśli mamy takie opcje max height 0 i minimum height 0, to jest po prostu nic się nie pojawi na tym świecie. Czyli możemy tak wyłączyć wszystko. Gravel, granit, dioryt, andezyt, węgiel, żelazo, złoto, redstone i diamenty i lapis lazuryt. Więc jeśli chcemy dla przykładu mieć masę diamentów na świecie, spawn size to jest wielkość jednej rudy, spawn tries to jest częstotliwość, z jaką respią się dane rudy, czyli tutaj jest ogromna. No i tutaj jest wysokość, do której maksymalnie się respi, weźmy na przykład 255. Możemy wyłączyć wszystko tak naprawdę, zostawmy tylko diamenty, zobaczymy co z tego wyjdzie. Może być zabawnie, ale tak czy inaczej naprawdę polecam wam bawić się tymi opcjami, generatorem świata, bo to jest po prostu fajne, to jest naprawdę zabawne czasami. Wyłączmy wszystko, zobaczcie. Okej. I możemy sobie jeszcze tutaj przejść do dość zaawansowanych opcji. Szczerze mówiąc, tym się za bardzo nie bawię, ewentualnie coś sobie klikam, nie wiem co tutaj się dzieje tak naprawdę. Więc uważajcie jak się z tym bawicie. Możecie sobie pogrzebać, jasne, możecie sobie pogrzebać, Minecraft wam się nie zepsuje. Ale po prostu może się zrespić niesamowicie dziwny świat. Więc zobaczmy co teraz nam się stworzy. Naprawdę jestem tego ciekaw, ale coś widzę, że Minecraft mieli, więc podejrzewam, że ten świat będzie bardzo, bardzo rozbudowany. No ale czekajmy, no chwila, moment. Obawiam się jeszcze, że mam daleki zasięg widzenia włączony, a to już jest samobójstwo dla komputera przy Minecrafcie i takich ustawieniach mapy. No ale przekonajmy się, zobaczymy czy coś się tutaj stworzy. Mam nadzieję, że tak. Halo? Minecraft? Działaj! No już. No widzicie, obraził się. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na nowym świecie, troszkę to trwało, muszę przyznać, ale znalazłem pewien bug w Minecrafcie, który jest bardzo istotny. Słuchajcie, nie możecie robić nic na 0-0, czyli minimum height i max height, te opcje, ponieważ Minecraft wam skreszuje. No może nie skreszuje, ale będzie mielił bez końca, więc jest to dość problematyczne. Kiedyś to działało, jestem tego pewien, teraz niestety coś się zmieniło. No i cóż, znowu mamy jakiś dziwaczny, wyrenderowany świat, który wygląda znów bardzo śmiesznie, ale zobaczymy, czy przy okazji nie ma tych cave'ów. No i teraz w sumie będziecie już wiedzieć. Zobaczcie, no nie ma prawie, są tylko te ravines. Czyli wiecie. Wow, no rzeczywiście nie ma cave'ów. Chyba, że tu? Nie, tu są te kopalnie. No dobrze, w takim razie słuchajcie, będziecie teraz już wiedzieć, jak generować takie zwariowane światy, w których występują no takie ogromne rudy diamentów. Aż sobie zrobiłem screena, może będzie na miniaturkę. Ale wiecie co? Myślę, że jeszcze moglibyśmy troszeczkę ten odcinek pociągnąć. W jaki sposób? Ano w taki, że spróbujemy stworzyć jeszcze inne światy. Ale wiecie co? Chciałbym się pobawić tymi opcjami tutaj, czyli dla przykładu. Nie wiem, coś takiego, bo... Mam nadzieję, że Minecraft mnie nie skreszuje po tym. Zobaczymy, ale okej, no i create, zobaczymy co się stworzy, bo naprawdę ta opcja jest bardzo, bardzo niewykorzystana i moglibyśmy nawet zrobić, no, patrzcie, what the fuck, co jest grane? Moglibyśmy nawet zrobić jakąś serię, w której po prostu testujemy te ustawienia tego generatora świata. No i po prostu się tak bawimy, więc czemu nie? Zobaczcie, możemy stworzyć naprawdę dziwaczne światy, które są wow. No ja już taki odcinek nagrywałem, gdzie były takie słupy dziwaczne, ale co jest grane, patrzcie. Okej, okay, czy tutaj będzie bedrock już na samym dnie? Raczej nie, tutaj pewnie będzie normalnie dno. Więc, no cóż, można się naprawdę nieźle pobawić. Okej, okay, wyłączmy to, stworzymy sobie jeszcze jakieś dwa światy, no i będziemy kończyć ten odcinek.
Sami możecie się pobawić, ale jeśli chcecie, to możemy później coś pokombinować. Weźmy jeden dla przykładu. Lava Oceans, Next. Tutaj chyba nie będziemy nic zmieniać. Bardziej to jest ciekawe. A gdybyśmy wzięli wszystko na maksa, boję się, co się stanie. Nie wiem, czy po prostu wiecie. No, czekajcie. Done i Create. No. Czy Minecraft mi wygeneruje taki dziwaczny świat? No, przekonamy się. Mam nadzieję, że to nie będzie tak długo trwać. Okej, jesteśmy, czekajcie. A, widzicie. No, czyli tak, jak się tego spodziewałem. Wszystko jest wymaksowane. Wszystko jest wymaksowane. Tutaj są ewentualnie tylko jakieś cave'y. I to wszystko. Wow. Dziwne, ale szczerze mówiąc, średnio mi się to podoba. A weźmy dla przykładu jeszcze... Wszystko na minimum. Okej, okay, ciach. Dobra, zostawmy jakąś opcję większą. Dla przykładu tom. I tom, i tom. Co teraz się będzie dziać? No nic, może odkryjemy jakiś dziwaczny nowy świat w Minecrafcie. No czekajcie, troszkę się tworzy. Okej, okay, jesteśmy. I co? Okej. Okay. What the fuck, gdzie się zrespiłem, patrzcie. Co tu jest grane? Okej, okay, dobra, może wyjdźmy na powierzchnię. Wow. Okej, okay, no cóż, jak widzicie, można się naprawdę nieźle bawić. No i jeśli chcecie zobaczyć jakiś odcinek, kiedy to po prostu bawimy się na luzie w te opcje generowania świata, no to zostawcie łapencję i napiszcie komentarz. Możemy się umówić na to, że jeśli dobijemy 10 tysięcy, to już za kilka dni wpada odcinek z takiej luźnej zabawy. Co wy na to? No, zobaczymy, może wygenerujemy jakieś ciekawe nowe światy i później będziemy sobie na nim grać, czy cokolwiek takiego. Dobrze, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Wiem, że co niektórzy z was na pewno wiedzieli o tych ciekawostkach z diamentami i w ogóle o tych opcjach generowania się świata, ale robię ten film, ten materiał kręcę dla tych, którzy po prostu nie wiedzieli, więc mam nadzieję, że teraz kogoś uświadomiłem, że taka opcja rzeczywiście istnieje i można swój świat rzeczywiście zmienić na masę sposobów. Tutaj mamy, zobaczcie, wioskę, a tak naprawdę tylko jakąś farmę. Jest jakiś domek. Co jest grane? Okej, okay, ale czekajcie, jeszcze tylko weźmy sobie na przykład locate mansion. Okej, okay, to stepnimy się tam. Minus 2, 4, 0. A, Y, kurczę, 256 raczej. 360. Dobra. Gdzieś tutaj jest coś? Nie ma chyba nic. Jest! What? Nie mówcie, że tu jest przejście. Jakie mega! Ale jaja. No dobra, słuchajcie, kończymy ten materiał. Dziękuję wam za obejrzenie. No i pamiętajcie, jeśli chcecie zobaczyć tego więcej, to to aktywność. Pokażcie, na co was stać. A wiem, że stać was na bardzo, bardzo wiele. No dobra, wmurowana, zobaczcie, willa w ścianę. Spoko. Dobra, okej, okay, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. No i co? No i cześć, hej!